Cześć! Z tej strony Sydonia i w tym materiale zabiorę Was w najpiękniejsze zakątki Ziemi. Ziemia to gra, która powstała z miłości. Miłości do natury oraz miłości do kobiety. Isabelle, dziewczyna Maxime, czyli autora Ziemi, poprosiła go o zaprojektowanie gry o roślinach. Nie zwlekając, Maxime zabrał się za zrealizowanie prośby swojej ukochanej. Po 2 latach prac gra trafiła na Kickstartera, z sukcesem została ufundowana, a teraz za sprawą wydawnictwa Lucky Duck Games wylądowała na polskim rynku. W Ziemi stworzymy własną wyspę, wykładając przed sobą karty przedstawiające bogactwo natury. Naszym zadaniem jest jak najlepiej wykorzystać ich efekty, szukając pomiędzy nimi synergii. Zapraszam Was w podróż po zakamarkach zasad Ziemi, a na końcu znajdziecie fragment rozgrywki. Zajrzyjmy sobie najpierw na szybko do wnętrza pudełka. Jest to standardowego rozmiaru kwadratowe pudełko o wielkości 30×30. Wita nas instrukcja. Ona ma 16 stron, jest oczywiście kolorowa i okraszona różnymi przykładami. Później mamy taki tekturowy arkusz osiągnięć, planszę główną, planszetki graczy, oczywiście 5, bo gra jest od 1 do 5 graczy. Na 2 z nich z tyłu mamy taki bardzo piękny krajobraz Ziemi, a na pozostałych 3 po drugiej stronie mamy układy używane w trybie drużynowym oraz w trybie solo. Tutaj cała reszta komponentów, jak widzicie, powietrza dużo nie ma. Mamy trochę i drewnianych komponentów, tekturowych, no i przede wszystkim cała masa kart, ponieważ mamy tutaj prawie 400 kart. I co jest ciekawe, na tych kartach nie mamy ilustracji, tylko mamy fotografie prawdziwych obiektów, prawdziwych roślin, zwierząt, krajobrazów, które występują na Ziemi. Wysypujecie wszystkie dostępne zasoby. Te zielone kosteczki to są kiełki. Tu mamy znaczniki gleby. Występują one w wartościach 1, 5 i 10. A to są przyrosty. Po lewej stronie pnie, po prawej stronie korony. Korony występują w 4 kolorach, ale nie są to kolory graczy, tylko kolory, które pokazują różnorodność natury. Dla samej rozgrywki nie ma to znaczenia. Teraz musicie zadecydować, w jakim trybie będziecie grać. Początkującym, standardowym czy zaawansowanym. Różnią się one liczbą startowych kart oraz stroną planszy głównej, której używacie. Ta strona akurat używana jest w trybie początkującym. Tutaj mamy miejsce na 4 karty fauny. Po drugiej stronie jest plansza przeznaczona do rozgrywki w trybie standardowym i zaawansowanym. Ja akurat będę rozkładała grę w trybie standardowym. Wyciągacie wszystkie karty i za chwilę uzupełnimy planszę główną. Te 6 kart z takim ciemniejszym rewersem odkładacie do pudełka, ponieważ to są karty do trybu solo. Po przetasowaniu kart fauny oraz ekosystemu wykładacie na planszę główną 4 karty fauny, w to miejsce z łapką, oraz 2 karty ekosystemu. Karty są dwustronne, mają różne cele z każdej ze stron, zarówno fauna, jak i ekosystem, i wykładacie dowolną z tych stron. Dzięki temu mamy jeszcze większą kombinację i różnorodność celów. Ekosystem to takie cele wspólne, które będziecie punktować na koniec gry, natomiast fauna to zadania, o których realizację będziecie ścigać się w trakcie rozgrywki. Karty fauny pozostałe możecie odłożyć do pudełka, natomiast karty ekosystemu będą jeszcze potrzebne. Tasujecie całą pokaźną talię kart Ziemi i kładziecie gdzieś w pobliżu planszy głównej, w jednym stosie albo w kilku, tak żeby wygodnie Wam było później je dobierać. Czas przygotować obszar gracza. Każdy otrzymuje jedną swoją planszę i wszystkie muszą być trzymane tą samą stroną do góry, czyli tą, którą w tym momencie widzicie, a nie rewersami. Każdy otrzymuje również zestaw znaczników liści w wybranym przez siebie kolorze i kładzie w wyznaczonym do tego miejscu na swojej planszy. 4 listki mają takie miejsce właśnie wytyczone, a jeden po prostu będzie leżał gdzieś tutaj z boku. Musicie również obok swojej planszy zostawić miejsce na wykładane w trakcie gry karty. Łącznie maksymalnie wyłożycie ich 16 w układzie 4×4. Dodatkowo bierzecie wszystkie pozostałe karty ekosystemu, wszystkie karty klimatu oraz wyspy, tasujecie w tych odrębnych stosach i rozdajecie graczom w zależności od tego, jaki tryb wybraliście. Ja w trybie standardowym każdemu rozdam teraz po jednej takiej karcie i te karty dadzą nam startowe zasoby oraz zdolności. Wszystkie pozostałe karty można już odłożyć do pudełka, one już nie będą używane w tej rozgrywce. Po otrzymaniu kart musimy zadecydować, którą stroną je wyłożymy. Karty są dwustronne i ta strona z tą zdolnością, którą wybierzemy,
będzie nam towarzyszyła przez całą rozgrywkę. Każda karta ma swoje miejsce na naszej planszetce, więc zdecydujemy, którą stroną wykładamy ekosystem, czyli punktację taką dodatkową, końcową, a także klimat i wyspę. Następnie z wyspy musimy dobrać nasze startowe zasoby, to jest ta informacja na czarnym tle. Tutaj jest podane, ile dobieramy gleby, ile dociągamy kart stali ziemi, a także ile z tych dociągniętych kart musimy odrzucić do kompostownika, czyli na taki nasz prywatny stos kart odrzuconych. Więc na tym przykładzie muszę dobrać najpierw 4 gleby. Następnie dociągnąć 7 kart stali. I z tych 7 kart świadomie 4 odrzucić do kompostownika. Te pozostałe zachowujemy na ręce. Teraz musimy jeszcze losowo wybrać gracza, który będzie rozpoczynający. On dostaje znacznik pierwszego gracza, a także znacznik gracza aktywnego. Jesteście teraz gotowi do rozgrywki. I tak prezentuje się rozłożona ziemia do rozgrywki dwuosobowej w wariancie standardowym. W ziemi będziecie tworzyć swoją wyspę, czyli układać siatkę kart 4x4. Aktywny gracz wybiera zawsze jedną z czterech akcji, robi jej mocniejszą część, a wszyscy pozostali gracze mogą zrobić jej słabszą część. Po wykonaniu akcji głównej jest jeszcze możliwość aktywowania zdolności kart na wyspie w pasującym kolorze. Efekty kart pozwalają m.in. dokładać kiełki lub przyrosty, odrzucać je, aby dobrać coś innego, manewrować kartami między stosem doboru, własną ręką, a kompostem. Punkty kryją się w kilku miejscach. Ścigamy się o szybsze spełnienie warunków z kart fauny, dążymy do jak najlepszego zapunktowania celów z kart ekosystemu, gromadzimy kompost, wystawiamy przyrosty i kiełki, a także dodatkowo punktujące karty terenu na naszej wyspie. Osoba, która wyłoży 16 kartę, aktywuje koniec gry. Po zliczeniu punktów wygrywa gracz, który zgromadził ich najwięcej. Ziemia jest kombogenną i punktogenną karcianką, więc zanim przejdziemy dalej, kilka słów o rodzajach kart oraz ikonografii. Część z nich poznaliście już podczas przygotowania rozgrywki. Ekosystem zapewnia dodatkowe punkty na koniec gry za spełnienie napisanego na nim warunku. Jeżeli karta leży na naszej planszy, to tylko my będziemy ją rozpatrywać. Jeżeli leży na planszy głównej, to warunek dotyczy wszystkich graczy. Punkty możemy zdobyć za posiadanie w naszej siatce kart ze zdolnościami w konkretnym kolorze, za kolumny i rzędy zawierające wskazane symbole, kolory lub inne elementy, za kiełki, za symbole habitatów, za karty na ręce albo w kompostowniku, a także za karty z parzystymi lub nieparzystymi punktami. Co ciekawe, w prawym dolnym rogu macie podpowiedź, jaki procent kart w talii spełnia dany warunek. Dzięki temu można oszacować, jak trudny jest do spełnienia. Karty fauny również przedstawiają jakiś warunek do spełnienia oraz procentową podpowiedź w rogu, ale w przeciwieństwie do ekosystemu o karty fauny będziecie ścigać się w trakcie gry, ponieważ pierwsza osoba, która spełni dany warunek z karty, kładzie swój znacznik na tej wyższej wartości punktowej, a każda kolejna, która ten sam warunek spełni, będzie kładła się na tych wartościach niższych. Kombinacji celów jest bardzo dużo, ponieważ karty są dwustronne. Duża część tych warunków dotyczy posiadania w naszej wyłożonej siatce kart z pewną liczbą konkretnych symboli, określeń czy innych elementów. Karty klimatu zapewniają graczom dodatkową akcję, którą mogą użyć w momencie aktywowania akcji głównej związanej z danym kolorem. Dodatkowo te karty posiadają u góry symbole habitatu, które mogą być przydatne przy realizacji niektórych celów. Drugą warunkową albo stałą zdolność zapewniają karty wyspy. One są także dwustronne i mają informacje o startowych zasobach. Również u góry posiadają symbole habitatu, które przydatne są przy różnych celach. Wśród pokaźnej talii kart ziemi znajdziecie 3 rodzaje kart. Zielone karty flory podzielone na 4 typy: drzewa, krzewy, zioła oraz grzyby. Z tych kart będziecie tworzyć swoją siatkę, czyli swoją wyspę. Co jest ważne, jeżeli przy zdolności jakiejś karty jest napisane, że chodzi o kartę flory, to zawsze będzie chodziło o którąś z tych kart zielonych. Natomiast jeżeli mowa jest ogólnie o kartach, to znaczy, że dotyczy to wszystkich kart. Brązowe karty terenu, które również posłużą Wam do budowania wyspy, one mają taki symbol fali i posiadają albo efekt jednorazowy, albo pasywną umiejętność, albo warunek punktujący na koniec gry. Trzecim rodzajem kart są wydarzenia, te z błyskawicą. Dają nam one jednorazowy efekt w momencie zagrania, a zagrać można je
i w naszej turze, i w turze przeciwnika, zagrywając je w odpowiednie miejsce na naszej planszetce. Na kartach umieszczono sporo ikon i innych informacji, ale uwierzcie, że po kilkunastu turach wszystko stanie się dla Was czytelne. U góry są habitaty występujące w czterech typach: słoneczny, mokry, skalisty i zimny. Poniżej nazwa karty wraz z nazwą naukową i obok jej rodzajem. Z lewej strony koszt zagrania karty wyrażony w glebie, a pod spodem przy symbolu liścia podstawowe punkty zliczane na koniec gry. Niektóre karty mają specjalne miejsce do wystawiania przyrostów. Wartości obok tego pola wskazują maksymalną wartość przyrostu, czyli z ilu elementów może się maksymalnie składać, a także punkty za zwieńczenie go koroną. Część kart ma także specjalne miejsce na zielone kosteczki, czyli kiełki. Na kolorowym tle znajduje się efekt lub efekty karty, a na samym dole ciekawostka o tym, co widzimy na zdjęciu. Na niektórych kartach znajdziecie też białe strzałki, czyli wskaźniki kierunku. Związane są one z efektem karty i pełnią funkcję pomocniczą. Zdolności kart zostały przedstawione ikonograficznie i chociaż na początku może to trochę przytłaczać, że jest tego dużo, to bardzo szybko idzie się tego nauczyć, zwłaszcza że na Waszej planszetce macie te wszystkie ikony rozpisane. Przykładowo, to jest dobieranie kart, dołożenie kosteczki kiełka, wymiana karty z kompostu na trzy przyrosty, dobranie gleby czy odrzucenie kart z ręki do kompostu. Cała rozgrywka w ziemię bazuje na czterech akcjach głównych, które macie rozpisane na górze Waszej planszetki oraz na wykorzystywaniu efektów wyłożonych kart. Gracz aktywny, który posiada ten właśnie znacznik, bierze go i dowolną stroną przykłada do jednej z czterech akcji, czyli do tej, którą będzie chciał wykonać. Pozostali gracze mogą wziąć znacznik liścia i położyć w tej samej sekcji, aby pamiętać, która akcja została wybrana. Następnie gracz aktywny wykonuje akcję znajdującą się tutaj u góry, a pozostali gracze mogą, ale nie muszą wykonać to, co jest na dole właśnie w tej wybranej sekcji. Więc gracz aktywny, wybierając akcję, wybiera ją nie tylko dla siebie, ale poniekąd również dla pozostałych graczy, bo umożliwia im wykonanie pewnych czynności. Te czynności będziecie zresztą zazwyczaj wykonywać symultanicznie, czyli jednocześnie. Po tym, kiedy wykonacie już akcję główną, to każdy gracz, czyli gracz i aktywny, jak i pozostali gracze, będą mogli aktywować karty wyłożone w siatce, które posiadają zdolności na tych wskazanych tłach. No ale do tego dojdziemy za chwilę. Po tym, jak już wykonacie wszystko, to znacznik gracza aktywnego przekazywany jest osobie po lewej stronie. Pierwsza akcja, czyli zasadzanie. Gracz aktywny zasadza, czyli wykłada maksymalnie dwie karty ze swojej ręki do swojej siatki, czyli na swoją wyspę, oczywiście opłacając koszt karty, który wyrażony jest w glebie, musi zapłacić ze swoich zasobów, a następnie dobiera z talii głównej cztery karty i z tych czterech kart jedną sobie może zostawić, natomiast pozostałe trzy musi odrzucić, ale nie odrzuca ich do swojego kompostownika, ale na wspólny stos kart odrzuconych, czyli powiedzmy sobie zostawię tę kartę, a pozostałe muszę w tym momencie tutaj odrzucić. Pozostali gracze w tym czasie mogą wyłożyć na swoją wyspę jedną kartę z ręki, a następnie jedną kartę z talii dobrać i ją sobie zostawić. Co jest tutaj istotne? Po pierwsze, nie ma limitu kart na ręku, więc możecie mieć ich ile chcecie. Po następne, nie musicie zasadzać karty, czyli wykładać karty, aby móc dobrać. Możecie pominąć tę pierwszą część i tylko zrobić akcję dobierania. A następna sprawa, jeżeli już wykonujecie akcję dobierania, to nie możecie się wrócić i zrobić zasadzania, więc jeżeli chcecie wykonać obie czynności, to musicie w tej tutaj podanej kolejności. Załóżmy, że jestem graczem aktywnym, więc mogę wybrać jedną albo dwie karty z ręki, żeby wyłożyć je do mojej siatki. Patrzę zatem, jakie karty posiadam i decyduję, którą kartę zagrać jako pierwszą. Przy tym wyborze mogę kierować się i zdolnościami kart, tym, jakie karty mam już wystawione, jaki mam cel ekosystemu, jakie cele są na wspólnych kartach fauny i na tych wspólnych ekosystemach. Po wybraniu karty trzeba opłacić jej koszt. Załóżmy, że wybiorę tę kartę, ona kosztuje dwie gleby, więc biorę dwa znaczniki i wpłacam to do banku, do wspólnej rezerwy. No i teraz tę kartę trzeba wyłożyć do siatki. Przy tym wykładaniu kierujecie się dwoma podstawowymi zasadami. Po pierwsze, wykładana karta musi mieścić się w siatce o wielkości 4x4, czyli maksymalnie 4 kolumny i maksymalnie 4 rzędy, nie można tego limitu przekroczyć. Po drugie, dokładana karta musi sąsiadować prostopadle albo poprzekątnej z kartą już wyłożoną, więc mogę położyć
tutaj, tak żeby stykała się po krawędzi. Mogę nawet przesunąć sobie nieco ten układ, żeby kartę włożyć w ten sposób, ale mogę także kartę dołożyć, by sąsiadowała po rogu z inną kartą. To jak najbardziej jest prawidłowy ruch. Ja mam akurat taką zdolność, która mówi, że dostanę na końcu gry 3 punkty za każdy symbol drzewa znajdujący się w tym rzędzie. Ta karta, którą chcę wyłożyć, ma akurat symbol drzewa, więc opłaca mi się położyć ją albo w tym miejscu, albo w tym miejscu. A powiedzmy, że położę ją tutaj. Karta opłacona, karta wyłożona. I teraz jako gracz aktywny mogę zagrać jeszcze jedną kartę, ale powiedzmy, że rezygnuję z tego, nie zagrywam drugiej karty i dobieram teraz 4 karty z talii głównej i z tych 4 kart jedną sobie zostawiam na ręku, a 3 odrzucam na wspólny stos kart odrzuconych. Po wykonaniu tych czynności, jak pozostali gracze również zrobili to, co mogli, czyli zagrali jedną kartę i dobrali jedną kartę, przechodzimy do fazy aktywowania zdolności, które znajdują się na tym wskazanym tle. Robią to wszyscy gracze i każda akcja główna ma przypisane inne kolory zdolności. Akurat akcja zasadzania pozwala aktywować zdolności znajdujące się na tle ciemnozielonym i robicie to wszyscy symultanicznie, czyli patrzycie na waszą siatkę kart oraz na waszą planszetkę, na karty tutaj znajdujące się i możecie aktywować dowolną liczbę kart, które posiadają właśnie ten wskazany kolor. Przy aktywowaniu zdolności kart w waszej siatce ważna jest kolejność, ponieważ zawsze to rozpatrywanie rozpoczynacie od lewej strony, czyli od lewej kolumny do prawej, od góry do dołu. Także najpierw lecicie cały pierwszy rząd, sprawdzacie, czy macie zdolności w odpowiednim kolorze, potem w drugim, trzecim oraz czwartym. Na moim przykładzie mam tylko jedną taką ciemnozieloną zdolność, więc dobieram 2 kiełki i rozkładam sobie na dowolnych kartach, tam gdzie mam jeszcze wolne miejsce na kiełki. Co jest jeszcze istotne przy tym aktywowaniu? Jeżeli mielibyśmy karty ze zdolnościami w odpowiednich kolorach zarówno na planszetce, jak i tutaj, przykładowo odpalę sobie czerwone zdolności, mam i tutaj, no to wtedy musimy zadecydować, które aktywujemy najpierw. Musimy zakończyć aktywację z jednego miejsca, aby rozpocząć z drugiego, więc przykładowo najpierw mogę wszystkie czerwone, które mam u siebie na planszetce, a potem w mojej siatce, oczywiście tutaj już zgodnie z tymi rzędami, albo najpierw rozpocząć od mojej siatki, a potem przejść do planszetki. W tym kontekście miejsce układania kart ma spore znaczenie, bo choćby spójrzcie na czerwone zdolności. Tutaj byśmy najpierw rozpatrzyli kartę wierzby, a potem dopiero papryki. Jeżeli jednak wierzbę ułożyłabym w tym miejscu, to sytuacja się diametralnie zmienia, bo najpierw lecąc rzędami rozpatrywana byłaby papryka, a potem dopiero wierzba, więc układając tutaj tą naszą siatkę kart, szukając między tymi kartami powiązań, musimy patrzeć, w jakiej kolejności te karty będą rozpatrywane. Akcja druga to kompostowanie. Gracz aktywny dobiera 5 gleby z banku i kładzie je w swoich zasobach. Oczywiście nie ma limitu posiadanej gleby w naszych zasobach, a następnie robi kompostowanie 2 kart z talii głównej. To znaczy dobiera 2 wierzchnie karty właśnie z talii głównej i bez podglądania kładzie je w kompostowniku. Kart, które macie w kompostowniku, nigdy nie możecie przeglądać. Nie ma też oczywiście ich limitu, więc możecie zgromadzić ich tutaj bardzo, bardzo dużo. Zwłaszcza, że każda karta, która tutaj się znajduje, na koniec gry da wam 1 punkt zwycięstwa. W tym czasie pozostali gracze decydują, czy dobierają 2 gleby, czy robią takie samo kompostowanie 2 kart z talii głównej. Potem jak wszyscy wykonają akcję główną, to wszyscy mogą aktywować zdolności kart, które posiadają na swojej planszetce oraz w swojej siatce, które to karty posiadają zdolności na czerwonym tle oraz na tle wielokolorowym. Trzecia akcja to nawadnianie. Gracz aktywny bierze z puli ogólnej maksymalnie 6 kosteczek kiełków i wykłada je na swoich kartach w siatce, na tych pustych polach, które przeznaczone są na kiełki. Można te kiełki rozdzielić na kilka kart. Jeżeli nie mamy już miejsca, żeby wyłożyć kiełki, no to wszystkie nadmiarowe musimy odrzucić do puli ogólnej, ponieważ nie możemy ich gromadzić w żaden inny sposób, tylko poprzez właśnie wykładanie na kartach. Po wyłożeniu kiełków gracz aktywny dobiera jeszcze 2 gleby, a w tym czasie wszyscy pozostali gracze decydują, czy dobierają 2 kiełki, czy dobierają 2 gleby. Kiedy wszyscy już wykonają
akcję główną, no to wszyscy mogą aktywować zdolności kart, które mają na swojej planszetce oraz w siatce, a które to karty mają takie turkusowe tło oraz tło wielokolorowe. Te kosteczki kiełków na końcu gry będą nam dawały punkty zwycięstwa, a także między innymi będzie można je zamieniać na glebę, ale o tym opowiem za chwilę. Akcja czwarta, czyli przyrost. Gracz aktywny dobiera z talii głównej 4 karty i te 4 sobie na ręce zostawia. Oczywiście nie ma limitu kart na ręku, możecie mieć ile chcecie, a po dobraniu kart dobiera 2 znaczniki przyrostu. I tutaj gracz aktywny sam decyduje, w jakiej kombinacji, czy bierze 2 pnie, czy 2 korony, czy po jednym z każdego. To oczywiście zależy od tego, co ten gracz aktywny będzie chciał wyłożyć na swoich kartach, bo te przyrosty kładziemy na specjalnych miejscach na kartach flory. Jeżeli nie mamy miejsca, żeby przyrost wyłożyć, no to po prostu musimy go odrzucić do puli wspólnej, ponieważ nie możemy go trzymać w swoich zasobach. W tym czasie pozostali gracze decydują, czy dobierają 2 karty, czy dobierają 2 znaczniki przyrostu. Kiedy wszyscy wykonają już akcję główną, no to wszyscy mogą aktywować karty, które mają na swojej planszetce oraz w siatce, a które to karty posiadają zdolności, które są na takim żółtym tle oraz na tle wielokolorowym. Przyrosty wykładamy na karty flory w specjalnym miejscu, ale jak dokładnie to wygląda? Przy każdym polu mamy 2 wartości. Wartość w brązowym kółku mówi nam o maksymalnej wartości przyrostu, czyli mówiąc inaczej, z ilu maksymalnie elementów ten przyrost będzie się składał, czyli tutaj mamy 3, 1, 6 oraz 2. Zawsze zaczynamy od pnia, a ostatni element, który zostanie wyłożony, będzie to korona. Czyli na tym przykładzie, jak mam 3, to wykładam najpierw 1 pień, potem na górę 2 pień i wieńczę to koroną. Kolor tej korony nie ma znaczenia, to jest tylko i wyłącznie element estetyczny. Jeżeli mamy wartość 1, to znaczy, że tutaj wyłożymy tylko i wyłącznie koronę. Tutaj przy 6 wyłożymy 5 pniów oraz 1 koronę, a przy 2 oczywiście 1 pień i 1 koronę. Te elementy przyrostów będą nam dawały na koniec gry punkty zwycięstwa i to jest ta właśnie druga wartość na białym tle. Jeżeli mamy cały przyrost zbudowany, czyli od razu z koroną, to dostaniemy właśnie tę tutaj wartość, czyli za ten taki słupek tutaj dostanę 4 punkty. Jeżeli nie miałabym tego przyrostu skończonego, to po prostu dostaniemy 1 punkt za każdy element. Aktywacja zdolności karty na takim kolorowym tle, czyli na żółtym, niebieskim, czerwonym, ciemnozielonym oraz wielokolorowym, już wiecie, kiedy się odbywa. W ramach aktywowania akcji głównej, ale w talii ziemi mamy również karty z tłem brązowym oraz czarnym. A tych kolorów tutaj przy akcjach głównych nie ma, więc kiedy te karty są aktywowane? Karty z tłem czarnym są jednorazowe, czyli w momencie zagrania aktywujemy zdolność i ona po prostu więcej nam nie działa. I tutaj przykładowo mamy dołożenie 7 kiełków, dołożenie 10 przyrostów, czy dobranie 4 gleby. Natomiast karty z tłem brązowym mają 2 funkcje. Jedne karty dają jakąś umiejętność pasywną w trakcie gry, na przykład ta karta mówi, że wszystkie zagrane karty flory z symbolem grzyba kosztują nas 1 mniej, czyli mamy taki potaniacz. I są karty, które dają nam punkty na koniec gry. Przykładowo ta karta mówi, że dostaniemy 5 punktów za każdą kartę z symbolem grzyba, która znajduje się na ukos od tej karty. Ta karta mówi, że dostaniemy 1 punkt za każdą kartę na koniec gry, która nam została na ręku, maksymalnie 30. Są też takie karty, które wprowadzają odrobinkę interakcji, na przykład ta mówi, że dostaniemy 2 punkty za każdą kartę z żółtą zdolnością na obszarze dowolnego gracza, więc może być to również obszar przeciwnika. Kiedy wyczerpie się stos do bierania, musicie wziąć wszystkie karty ze stosu odrzuconego, ale nie z kompostowników graczy, przetasować i utworzyć nowy stos. Jako dodatkową akcję wykonywaną w dowolnej turze, czyli w swojej turze, ale również w turze przeciwnika, możemy zagrywać karty wydarzeń, czyli te z błyskawicą. Dzieje się to wszystko poza wykonywaniem akcji głównych. Po prostu wybieramy, które karty wydarzeń chcemy zagrać, bo można zagrać ich kilka naraz i wykładamy w specjalnym miejscu na naszej planszetce,
a nie do siatki. Te karty oddziaływują tylko i wyłącznie na nas i dają nam jednorazowy bonus. Na końcu gry będą też dawały nam punkty, czasami również ujemne. Tych efektów jest bardzo dużo i przykładowo tutaj mamy odrzuć 4 karty z kompostownika, żeby wyłożyć 4 przyrosty na swoje karty do siatki. Odrzuć 1 przyrost z karty z siatki, żeby wyłożyć 4 kiełki, albo odrzuć 6 kiełków, aby dobrać 6 kart. Również dodatkową akcją, która może nam się przydać, kiedy mamy mało gleby, jest zamiana kiełków na glebę. Możemy to zrobić w swojej turze albo w turze przeciwnika, po prostu za każde 3 kosteczki kiełków, które ściągniemy z naszych kart z siatki, dostaniemy 2 znaczniki gleby. Są tutaj jednak takie 2 wyjątki. Po pierwsze, nie możemy tej wymiany robić w momencie wykonywania akcji nawadniania, to znaczy kosteczki kiełków zdobywane w ramach nawadniania nie mogą zostać od razu zamienione na glebę, a po drugie, tej zamiany nie możemy robić w trakcie rozpatrywania efektów kart. Na końcu każdej rundy, czyli kiedy zostały wykonane wszystkie czynności związane z wybraną akcją główną, sprawdzacie, czy któreś warunki z kart fauny zostały w tej kolejce spełnione. Oczywiście może się zdarzyć, że kilka kart fauny, kilka osób spełni. Wtedy wszystkie osoby, które taki warunek wypełniły, biorą dowolny swój znacznik liścia i będą kładły przy takiej karcie. Przykładowo, ja spełniłam warunek z karty tygrysa, ponieważ mam co najmniej 4 karty z symbolem krzewu wyłożone. Tu jest krzew, tutaj, tutaj oraz tutaj, więc tygrys jest spełniony. Kładę swój liść na najwyższym stopniu, bo jestem pierwszym graczem, któremu udało się ten cel spełnić. I na koniec gry otrzymam 15 punktów. Każda kolejna osoba, która spełni ten warunek, będzie kładła swój znacznik na tych wartościach coraz niższych. Jeżeli w tej samej kolejce kilka osób, 2 czy więcej spełnią daną kartę, to wtedy patrzycie od gracza, który ma znacznik gracza aktywnego. Wtedy gracz aktywny wykłada swój znacznik jako pierwszy, zakładając, że on też ten warunek spełnił i potem zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara każda kolejna osoba daje swój znacznik na polu niższym i analogicznie z każdą kartą fauny jest tak samo, więc mamy tutaj wyścig o to, kto szybciej spełni te karty. Osoba, która wyłożyła 16 kartę do swojej siatki, aktywuje koniec gry. Bierze liścia ze swojej planszy i wykłada go na planszy głównej obok wartości 7, co oznacza, że otrzyma 7 punktów na koniec gry za to, że była pierwsza. Jeżeli kilka osób w tym samym momencie wyłożyło 16 kartę, to kolejność ustalacie od gracza aktywnego. Potem dokańczacie kolejkę, tak aby każdy miał tyle samo tur. I pamiętajcie, że znacznik pierwszego gracza nie jest przechodni, on tylko i wyłącznie wyznacza to właśnie, żeby pamiętać, kto ile zrobił tych tur. Jeżeli już wszyscy wykonają swoje tury, no to przechodzicie do podliczania punktów. Punkty zapisujecie w notesie, a zliczacie je z kilku źródeł. Informacje o tym, co punktuje na koniec gry, macie zresztą rozpisaną na waszej planszetce. Podstawowe punkty z wyłożonych kart to jest ta wartość obok liścia. Zliczacie je z waszej startowej wyspy, karty klimatu oraz wszystkich kart wyłożonych w waszej siatce. Nie wliczacie jednak do tego kart, które zostały wam na ręku. Podstawowe punkty z zagranych kart wydarzeń. Może się zdarzyć, że będą one ujemne. 1 punkt za każdą kartę w waszym kompostowniku. Nie ma znaczenia, co jest na jej awersie. 1 punkt za każdy kiełek wyłożony na kartach w waszej siatce. 1 punkt za każdy wyłożony pień. Jeśli jednak udało wam się ukończyć przyrost, to znaczy zwieńczyliście go koroną, wpisujecie punkty, które znajdują się przy polu przyrostu na białym tle. Punkty z kart terenu, które posiadają warunkową premię związaną z punktacją końcową. Punkty za spełnione karty ekosystemu, zarówno prywatnego, jak i obu wspólnych. Punkty z liści wyłożonych przy spełnionych kartach fauny, a także 7 punktów dla osoby, która jako pierwsza ukończyła swoją siatkę. Wygrywa osoba, która zdobyła najwięcej punktów. W przypadku remisu wygrywa ten z remisujących, któremu zostało więcej znaczników gleby. Ziemia posiada również wariant jednoosobowy i w tym trybie będziecie rywalizować z automą, która nazywa się Gaia. Samo przygotowanie rozgrywki jest bardzo podobne do tej z wersji podstawowej, to znaczy bierzecie planszę główną, wykładacie 4 karty fauny oraz 2 karty ekosystemu. Bierzecie też planszę gracza, tylko tutaj inną niż w tej wersji podstawowej, ponieważ ta plansza do trybu solo
posiada takie dwa paski z akcjami i na początku gry musicie zadecydować, na jakim poziomie trudności chcecie grać. Jeżeli na poziomie takim początkującym, standardowym, to wtedy korzystacie tylko i wyłącznie z akcji, które znajdują się u góry. Jeżeli na poziomie trudnym, eksperckim, to korzystacie wtedy z akcji, które znajdują się na dole. Dobieracie oczywiście kartę wyspy, klimatu, prywatny ekosystem, a także startowe zasoby wynikające z karty wyspy. Nowością jest tutaj plansza Gai, na której znajduje się 6 kart Gai. I Gaia nie będzie tworzyła swojej siatki kart, tylko wszystkie elementy, które zbiera, układa właśnie na tej planszy. Tutaj kładziemy kiełki, tutaj przyrosty, tutaj karty do punktacji, a tutaj kompost, które będą wykonywane naprzemiennie do momentu, kiedy albo dwukrotnie wyczerpie się talia Gai, albo gracz wyłoży 16 kart. Wtedy podliczacie punkty dla siebie oraz dla Gai i sprawdzacie, komu udało się tych punktów zdobyć więcej. W swojej turze gracz normalnie wybiera jedną z 4 akcji i robi jej górną część, natomiast Gaia będzie robiła część dolną. Przy akcji zasadzania Gaia zabiera 3 karty, które normalnie trafiłyby na stos kart odrzuconych, to ona te karty zabiera na swoją planszę i na końcu gry dostanie punkty, te podstawowe, bazowe, które znajdują się przy liściu. Jeżeli Gaia dobiera glebę, no to kładzie w tym miejscu i jeżeli uzbiera się tutaj 10 znaczników gleby, to wtedy automatycznie je odrzuca i zamienia na 5 kart dobieranych z talii i kładzionych do kompostownika. Jeżeli Gaia dobiera kosteczki kiełków, to wykłada je w tym miejscu, a jeżeli dobiera przyrosty, to kładzie je tutaj po kolei zgodnie z tymi strzałkami, zarówno pnie, jak i korony, zgodnie z tymi podstawowymi zasadami umieszczania przyrostów. Gdy rozpatrujecie turę Gai, bierzecie wierzchnią kartę z jej talii, odsłaniacie i kładziecie w tym miejscu i najpierw wy jako gracze wykonujecie akcję, która znajduje się u góry, a następnie Gaia robi to, co jest na dole. Wśród tych 6 kart Gai znajdziecie również 2 karty brązowe. One związane są z kartami fauny. Kiedy taka karta zostanie odsłonięta, wykonujecie to, co jest napisane w jej treści, a jest to związane z wystawianiem liści na tych kartach fauny, więc w ten sposób rywalizujecie z Gaią o spełnianie celów z kart fauny. Kiedy dwukrotnie wyczerpie się talia Gai, albo wy jako gracze wyłożyliście swoją 16 kartę do siatki, gra dobiega końca. Oczywiście przyznajecie 7 punktów dla osoby, która doprowadziła do końca gry, a następnie przechodzicie do liczenia punktów. Wy swoje punkty liczycie dokładnie tak samo jak w tej wersji wieloosobowej, natomiast Gaia otrzymuje punkty za kiełki, za przyrosty, za kompostownik, za karty zgromadzone w tym miejscu zgodnie z bazowymi wartościami i uwaga, karty wydarzeń, które mają punkty minusowe, stają się punktami dodatnimi, a także za karty fauny. Jedynie co, to Gaia nie otrzymuje punktów za karty terenu oraz za ekosystem, co zresztą przypomina ta tabelka. Po zsumowaniu punktów sprawdzacie, kto ma więcej i czy udało Wam się pokonać automę. Jeżeli jest Was 4, możecie zagrać w trybie drużynowym, czyli 2-2. Samo przygotowanie rozgrywki jest takie samo jak w tym wariancie klasycznym, jedynie co, to dodatkowo korzystacie z tej planszy, która przedstawia obszar dla jednej drużyny i dla drugiej drużyny. Jak to działa? W ramach drużyny będziecie współpracować ze sobą, aby pokonać drużynę przeciwną. Mamy tutaj zmienioną kolejność zgodnie z wartościami, które są tutaj na planszy napisane, czyli będziecie rozgrywać tury w ten sposób. Tutaj pierwszy gracz, drugi, potem trzeci, czwarty i tak to będzie po kolei leciało. I w swojej turze, jeżeli gracz zdobywa jakieś zasoby, czyli kiełki, przyrosty, karty do kompostu, to zamiast kłaść je na swojej planszy, może położyć na planszy drużyny. I wtedy te zasoby muszą zostać dobrane przez dowolnego członka drużyny przed końcem tury. Jeżeli to się nie wydarzy, to te zasoby po prostu przepadną, więc będziecie dyskutować ze sobą, co komu akurat jest potrzebne, żeby dzielić się tymi zasobami. Na koniec gry zliczacie punkty między sobą, sumujecie te punkty i sprawdzacie, która drużyna zwyciężyła. Zagrajmy sobie zatem w ziemię. Zobaczcie teraz kilka przykładowych tur rozgrywki między graczem zielonym, który tutaj siedzi, a graczem czerwonym, którym gra Jack. Rozgrywka już jest rozpoczęta. Każdy gracz wyłożył już po kilka kart do swojej siatki, którą będzie tworzył 4x4. I teraz tura jest gracza zielonego, więc zaraz będzie wykonywał swoją akcję, ale rzućmy najpierw okiem, jakie w ogóle mamy karty celów.
I co nam się akurat do tej rozgrywki wylosowało? Wśród kart fauny, czyli tych kart, o których realizację się ścigamy, bo pierwsza osoba, która daną kartę spełni, dostaje te wyższe wartości punktowe, każda kolejna coraz mniejsze, mamy tak, posiadanie w naszej siatce co najmniej 4 kart z symbolem grzyba. Symbol grzyba występuje w tym miejscu tylko i wyłącznie na kartach flory. Posiadanie co najmniej 2 kart z wielokolorową zdolnością, czyli tak jak ta karta. Posiadanie 10 kart minimum, które mają parzystą wartość punktową. 0 jest traktowane jako parzyste. Wartości punktowe to są te tutaj koło liścia. I ten symbol w rogu przypomina nam o tym, że do tego celu zaliczają się również nasze startowe karty klimatu oraz wyspy. Więc jak ja mam taki klimat, to on się tutaj będzie zaliczał, bo tam miał 2 punkty na sobie. No i ostatnia karta fauny to jest posiadanie co najmniej 8 kart z takim symbolem habitatu, z taką śnieżką. Te symbole występują zawsze u góry karty i generalnie w tej samej kolejności. I znowu mamy taki symbol, który przypomina nam, że nasze startowe karty wyspy oraz klimatu także do tego celu się zaliczają. Więc to są takie cele, zadania, które ścigamy się w trakcie gry, ale mamy jeszcze 2 karty ekosystemu rozpatrywane na koniec gry. I co tutaj nam wyszło? 2 punkty za każdą koronę, czyli jeżeli nam się uda zwieńczyć przyrost właśnie koroną, więc będzie się opłacało robić te przyrosty mniejsze, żeby właśnie szybciej koronę wykładać. No i ostatnia karta ekosystemu tego wspólnego to jest 5 punktów za każde 2 karty wydarzenia, zagrane oczywiście na naszej planszy. To są te karty, które mają taką błyskawicę. Więc skoro już wiemy, do czego będziemy dążyć, przejdźmy zatem do rozgrywki. Gracz zielony jest graczem aktywnym, więc zaraz wybiorę jedną z 4 akcji, ale najpierw spójrzmy, jakie mam w ogóle karty na ręku, do czego ja będę chciała dążyć, jeżeli chodzi o realizowanie kart fauny i ekosystemu, no i przede wszystkim, jaki mam mój prywatny ekosystem. Ta karta mi mówi, że na koniec gry dostanę 6 punktów za każdy rząd w mojej siatce, który posiada 4 karty i każda z nich jest innego typu, czyli innego rodzaju, więc będę starała się tak te karty w siatce układać, żeby w rzędzie były różne symbole. Łatwo tutaj można się wtedy pomylić, trzeba się bardzo, bardzo pilnować, żeby sobie tej fajnej punktacji po prostu nie zepsuć. Mamy też kartę fauny na te 4 grzyby. Ja już mam 2 wyłożone, tu mam jednego grzyba i tutaj i widzę, że mam na ręku też 2 grzyby, więc może pójdziemy w to, także wybiorę sobie akcję zasadzania, żeby zagrywać karty, no i mój przeciwnik może sobie tutaj liścia w dolnej sekcji położyć za pamięci, że będzie ją wykonywał, a ja teraz zagrywam 1 albo 2 karty. No i zacznę od grzyba. No i sobie weźmiemy, może najpierw zagramy tego grzyba. On ma śnieżkę, co jednocześnie przyda mi się do tej karty fauny, a także ja mam taką pasywną zdolność wynikającą z mojej wyspy, że każda zagrywana karta właśnie z symbolem śnieżki w habitacie kosztuje mnie 1 glebę mniej. Więc tak naprawdę ta karta kosztuje mnie w tym momencie 2 gleby zamiast 3, więc sobie na pewno to zagramy. Płacimy 2 gleby do banku. No i teraz sobie muszę to gdzieś zagrać. No na pewno nie zagram w rzędzie, gdzie już mam grzyby, żeby sobie nie zepsuć tej mojej punktacji fajnej. Więc może sobie wyłożymy to w tym miejscu. Więc to była pierwsza zagrana karta i opłacona. No i sobie może zagramy od razu tego drugiego grzyba, żeby tamtą kartę fauny już zrobić. No to dobra, no to tak. Ta karta ma również tą śnieżkę, więc również mam potaniacz. Płacę 2 gleby. No i teraz wykładamy, no nie chcąc zepsuć sobie właśnie punktacji ekosystemu, to tak naprawdę zostaje mi tylko i wyłącznie położenie tego w tym dolnym rzędzie. Mogę położyć albo tutaj, bo po rogach można wykładać. Tak naprawdę to może położymy tutaj, o może w ten sposób. Więc zagrałam 2 karty, opłacone, teraz 4 karty stali dobieram. Z tych 4 sobie 1 zostawiam, pozostałe odrzucam na wspólny stos kart odrzuconych. To sobie w tym momencie zostawię. No i teraz jest aktywowanie zdolności na tle ciemnozielonym. Ja akurat żadnej takiej karty wyłożonej nie mam. No i teraz co? Spełniłam cel fauny na grzyby, bo mam 4 grzyby
wyłożone w mojej siatce, więc biorę znacznik liścia i wykładam tam u góry, gdzie właśnie ta karta z grzybem leży i dostanę na koniec gry 15 punktów. No i teraz mój przeciwnik robi dolną sekcję tej akcji. Jack może zatem jedną kartę zagrać i jedną dobrać, więc spójrzmy, do czego on tutaj w ogóle będzie dążył, jaki ma swój prywatny ekosystem najpierw. On dostaje na koniec gry 10 punktów za każde dwie karty, które posiadają ciemno-zieloną zdolność. I tutaj zarówno karty zagrane w siatce, jak i startowe. I on już 10 na pewno ma, bo ma ciemno-zielone tło na swojej startowej tej wyspie i jedną kartę z takim ciemno-zielonym tłem zagraną, więc będzie chciał tych punktów zdobyć jeszcze więcej, bo to jest za każde dwie karty. I tutaj w prawym dolnym rogu macie zawsze informację procentową, ile procent kart w talii spełnia właśnie to zadanie, czyli mówiąc inaczej, ile takich kart z ciemnozielonym tłem możecie znaleźć. Jest tam nieduży procent, więc nie jest tak łatwo te karty z takim ciemnozielonym tłem zdobywać, ale może akurat się uda. Więc okej, okay, jedną kartę zagrać, jedną zagrać, więc no Jack powiedzmy, że zagra sobie kartę terenu, która kosztuje 4 gleby, stać go na to. I ta karta ma taką jeszcze punktację końcową, która mówi, że dostanie 3 punkty na koniec gry za każdy symbol drzewa w kolumnie, gdzie będzie leżała ta karta. Więc będziemy chcieli troszeczkę do tego dążyć. Dodatkowo ta karta ma symbol śnieżki, więc przyda się na pewno do tej karty fauny. A dodatkowo ma symbol takich skał, a moja zdolność z wyspy mówi, że za każdą kartę właśnie z symbolem skały Jack dostaje dwie kosteczki kiełków, żeby sobie wyłożyć. Więc to będzie takie fajne kombo, kilka rzeczy naraz. Więc okej, zagramy sobie, 4 płacimy do banku, więc jeden tutaj zwrotu. No i teraz sobie wyłożymy. Z racji tego, że będę starała się w kolumnie zbierać drzewa, na razie tutaj drzew wyłożonych nie mam, więc może sobie położymy to w tym miejscu, żeby właśnie tutaj te drzewa w tej kolumnie zacząć zbierać. Więc to była jedna karta zagrana i teraz jedną dobieramy stali po prostu wierzchnią, a następnie aktywujemy wszystkie ciemnozielone zdolności. Więc zaczynamy. Jeżeli mam kilka ciemnozielonych, w sensie i na planszetce i tutaj, no to decyduję, gdzie najpierw robię, więc zacznę sobie od mojej planszetki, czyli za każdą zagraną kartę z tą skałą, zagrałam tą jedną, więc te dwie kosteczki kiełków sobie biorę i te kiełki rozkładam gdziekolwiek na pustych, wolnych miejscach na kiełki, można na kilka kart rozdzielić, czasami ma to znaczenie, a czasami nie ma. No i teraz ciemnozielone tła z siatki, mam tylko jedną, więc to jest dobranie jednej gleby. No i w tym momencie tura Jacka się skończyła, tura podążania i on przyjmuje znacznik gracza aktywnego i teraz będzie wybierał, jaką akcję główną robimy. Jack może wybierze akcję przyrostu, czyli tą żółtą akcję. Mój przeciwnik oczywiście może sobie teraz liścia w dolnej sekcji położyć za pamięci, że będzie ją wykonywał, a ja natomiast Jackiem dobieram 4 karty stali, wszystkie te 4 sobie zostawiam, więc może coś fajnego dojdzie pod kątem realizowania celów. Nie ma limitu kart na ręku, możecie mieć ile ich chcecie. A następnie wykładamy 2 przyrosty. Nie mam żadnego jeszcze wyłożonego, więc tak czy siak muszę zacząć od pnia. I teraz decyduję, gdzie wykładam. Mam takie wysoko punktowane, tutaj 6 trzeba elementów wyłożyć, żeby zdobyć 7 punktów. Ale mamy taką kartę ekosystemu, który będzie punktował oczywiście na koniec gry tego wspólnego, który daje 2 punkty za każdą koronę. Więc warto może robić te przyrosty, które są mniejsze, które szybciej uda mi się tą koroną zwieńczyć. Więc położę sobie jeden element przyrostu, czyli pnia w tym miejscu. Tam jest dwójka, więc drugim elementem musi być siłą rzeczy korona, bo zawsze musimy koroną zwieńczyć, więc wykładam tutaj koronę, więc to były 2 te elementy. No i teraz aktywujemy żółte zdolności kart. Na mojej planszy nie mam żadnej, ale w siatce mam 2, więc lecąc rzędami od góry, tutaj mogę jedną kosteczkę kiełka ściągnąć, żeby wyłożyć 3 przyrosty. No i chyba to zrobię. Ściągamy tą kosteczkę skądkolwiek. Ta zdolność karty nie tyczy się stricte tej karty, w sensie nie musimy ściągać tej kosteczki z tej karty. Możemy skądkolwiek, a w zasadzie to nie ma znaczenia. Ściągnę stąd, odrzucamy. No i dokładamy 3 przyrosty i oczywiście te 3 przyrosty możemy wyłożyć też w dowolnym miejscu. Więc teraz tylko zadecyduję, w które bym chciała pójść. Mogę to oczywiście rozdzielić, nie muszę na jednej karcie kłaść, ale powiedzmy, że te 3 elementy w tej sytuacji to będą 3 pnie. Wyłożymy tutaj, więc już mam 3 elementy z 4
wymaganych wyłożone, więc to była ta karta. No i teraz aktywujemy kolejny rząd. Tutaj jest dobranie dwóch znaczników gleby. No i to jest koniec moich żółtych kart. Jeszcze mogę zagrywać karty wydarzeń, czyli te z błyskawicą. Możemy je zagrywać w dowolnym momencie, nawet w turze przeciwnika. Je zagrywamy na naszą planszetkę. I w sumie warto je zagrywać, bo po pierwsze dają jakąś jednorazową zdolność, chociaż czasami też mają punkty ujemne, chociaż moje akurat tutaj mają po zerze, ale te ujemne się dość często zdarzają, ale w tej rozgrywce warto te wydarzenia zagrywać, bo mamy kartę ekosystemu, która te 5 punktów za każde dwa wydarzenia na koniec gry da, więc czemu by ich nie zagrywać? Więc zagram najpierw sobie to, to będzie 0 punktów na koniec gry, ale tutaj dostaję jednorazowo jeden znacznik gleby. No i tutaj co jeszcze mam z wydarzeń? To wydarzenie mówi, że mogę ściągnąć dwa przyrosty, żeby 5 kart stali głównej skompostować. A może to od razu zagram, czyli, bo możemy kilka kart wydarzeń zagrać naraz, nie ma tutaj problemu, więc ściągam dwa przyrosty i mogę z dowolnych kart ściągnąć dwa elementy, ale ściągniemy sobie stąd. Odrzucamy, no i teraz ten symbol oznacza, zresztą tutaj macie zawsze informacje na dole, co każdy symbol znaczy. Ten oznacza, że 5 kart ze stosu stali głównej odrzucam do mojego kompostu. Więc biorę wierzchnie 5 kart i bez podglądania kładziecie w tym miejscu. No i teraz co? Tura Jacka się skończyła, wszystko aktywował. No i teraz mój przeciwnik robi podążanie, czyli dolną część. Gracz zielony robi podążanie za żółtą akcją, więc musi wybrać, czy dobiera dwie karty stali, czy wyłoży dwa przyrosty. I ja jednak zadecyduję, że no kart może na razie nie potrzebuję, więc wyłożymy sobie przyrost i zakończę sobie ten tutaj, na tej karcie. Więc wykładam jeden pień, tutaj jest dwójka, więc będą dwa elementy. No i teraz koroną to zwieńczymy wszystko, więc to było wykonanie dolnej części tego podążania. I teraz aktywowanie wszystkich żółtych i wielokolorowych kart. Mam je zarówno na mojej planszetce, jak i w siatce, więc teraz decyduję w jakiej kolejności, czasami ona będzie miała znaczenie. Zacznę sobie od mojej planszetki i ta karta mi mówi, że mogę odrzucić jedną kartę z kompostownika, żeby dobrać nowe dwie karty stali. No i ta wymiana brzmi całkiem ok w tym momencie, więc tak zrobimy. Odrzucamy wierzchnią kartę z kompostownika i dwie nowe sobie stali dobiorę, może coś fajnego akurat mi dojdzie. No i teraz lecimy siatkę od góry rzędami. Tutaj mogę ściągnąć jedną kosteczkę kiełka, żeby wyłożyć dwa znaczniki przyrostu. Tą kosteczkę mogę ściągnąć z jakiejkolwiek karty, nie muszę z tej konkretnie. No i sobie taką wymianę zrobimy, więc ściągamy jedną kosteczkę i wyłożymy dwa przyrosty. I sobie może zacznę budować na tej karcie. No tutaj trzy elementy wystarczą, żeby dostać 5 punktów. No i oczywiście w pamięci cały czas mam, że na koniec mamy kartę ekosystemu, który daje 2 punkty za każdą koronę. Ok, więc to była ta karta. Teraz tutaj mogę dwie karty z ręki odrzucić do kompostownika, czyli karty, które wiem, że na pewno nie użyję, mogę sobie tak naprawdę zamienić na 2 punkty, bo każda karta w kompostowniku to 1 punkt na koniec gry. Więc tak, może to zagramy. Tak patrząc po tych symbolach, bo cały czas będę starała się dążyć do tego mojego ekosystemu, żeby sobie fajnie to pobudować. Tak, może tą kartę odrzucimy z ręki. I może tą kartę jeszcze. Ta mi się też nie bardzo przyda. No i teraz lecimy dalej rzędami. Mamy tą wielokolorową kartę. Mogę odrzucić jeden przyrost, żeby dobrać jedną kartę. No, może z tego akurat zrezygnujemy. No i tutaj na dole mogę odrzucić jeden przyrost, żeby dobrać 3 znaczniki gleby. No mam 6 tylko gleby, więc ta gleba by mi się faktycznie przydała, więc ściągam sobie jeden przyrost, dowolny tak naprawdę, więc ściągniemy sobie stąd może i dobieram 3 znaczniki gleby. Raz, dwa, trzy. No i co, ta część jest skończona, mogę ewentualnie jeszcze pozagrywać sobie karty wydarzeń, bo je można kiedykolwiek. No i sobie może zagramy mgłę. Ona mi daje jednorazowo jeden kiełek, więc położymy sobie gdziekolwiek i jeden przyrost. No to położymy sobie w tym miejscu. Zobaczmy, co jeszcze mam z wydarzeń. Mogę zapłacić 2 gleby, żeby dołożyć 3 kosteczki, albo wydać 4 karty z kompostownika, żeby dobrać 3 gleby. No może na razie nic z tego więcej nie będę robiła, więc w tym momencie kończę podążanie i przejmuję znacznik gracza aktywnego i teraz ja będę wybierała
co dalej robimy. Zróbmy może akcję nawadniania, więc kładę tutaj znacznik, dobieram 6 kosteczek kiełków i muszę mieć od razu miejsce, żeby te kiełki wyłożyć, bo nie można ich przechowywać. Jeżeli nie mamy tyle miejsca, no to po prostu dobieramy tyle, ile jesteśmy w stanie. No ale ja tych 6 spokojnie powykładam. Następnie dobieram 2 gleby. No i teraz aktywujemy wszystkie turkusowe i wielokolorowe. Tutaj ich nie mam, więc lecąc po siatce od góry, tu jest jedna kosteczka, więc dokładam sobie, biorę, dokładam gdziekolwiek. No i teraz ta wielokolorowa karta, czyli mogę odrzucić jeden przyrost, żeby dobrać jedną kartę. Biorąc pod uwagę, że mam coraz mniej kart na ręku, to może zrobimy taką wymianę. Więc ściągam jakiś przyrost i dobieram kartę wierzchnią stali. O, i tak się fajnie trafiło, że trafiła mi się karta kolejna wielokolorowa, a na planszy głównej mamy przecież kartę fauny, kartę celu, która daje punkty za wyłożenie co najmniej 2 wielokolorowych. No ja widzę wprawdzie po siatce Jacka, mojego przeciwnika, że on żadnej wielokolorowej nie ma, więc w zakresie tym tutaj no, nie dogoni mnie dość szybko prawdopodobnie. No ale czemu by dość samej szybko tego celu nie zrealizować. Więc ta część jest wykonana, mogę ewentualnie jakieś wydarzenia zagrywać, ale tego nie czynię. I no i teraz podążając za tą akcją, Jack musi zadecydować, czy dobiera 2 kiełki, czy 2 znaczniki gleby. Dobierzemy sobie może glebę. Tutaj sobie zamienimy od razu te małe jedynki na 5. A następnie aktywujemy wszystkie turkusowe i wielokolorowe. I żadnych takich kart nie mam, więc gracz zielony, wybierając te akcje, widział, że Jack nie będzie w stanie żadnej karty sobie dodatkowo aktywować. Więc tyle, jeżeli chodzi o Jacka. Mógłby oczywiście zagrywać jakieś wydarzenia, ale no to przyjmuję teraz znacznik gracza aktywnego i lecimy dalej. Tak patrząc pod kątem celów, Jack ma dość dużo kart. Patrząc pod kątem celów, to Jack jest bardzo blisko tego celu, czyli posiadania co najmniej 8 kart z symbolem takiej śnieżki w habitacie, bo tych kart mam, jak dobrze widzę, 6, czyli tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, więc może spróbujemy to zrobić. Dobra, no to zagramy akcję zasadzania i teraz 2 karty musimy sobie z ręki zagrać. Troszeczkę tej gleby mamy, więc co by tutaj wybrać? Na pewno coś, co ma symbol tej śnieżki. Może sobie zagramy najpierw taką kartę terenu. Ona kosztuje 2 gleby, ja potaniacza żadnego nie mam. I ona ma jednorazową zdolność, która mówi, że trzeba wyłożyć 7 maksymalnie znaczników przyrostu. Więc ona kosztuje 2 gleby, więc płacimy do banku. I teraz sobie tą kartę muszę gdzieś jakoś mądrze wyłożyć. Na pewno nie chcę sobie zablokować tutaj rzędu, bo tutaj staram się zbierać krzewy pod kątem tej punktacji, a tutaj w kolumnach staram się zbierać drzewa też pod kątem tej punktacji, więc może te karty sobie wyłożymy sobie tutaj. Opłacona. No i teraz od razu aktywujemy to, czyli 7 znaczników przyrostu. I teraz spójrzmy, gdzie ja będę chciała sobie to wyłożyć. Na pewno sobie skończymy ten przyrost, czyli tutaj muszę dobrać 2 pnie i koronę. Więc mamy 2 pniaki i koronę. To były 3 elementy i jeszcze 4. Tak naprawdę mam tylko i wyłącznie tutaj miejsce u góry, więc wyboru nie mam. Dobieramy 4 elementy i tę konstrukcję tutaj na tej karcie kładziemy. Więc to była ta jedna zagrana karta. I teraz zagramy sobie jeszcze jedną. Tutaj oczywiście mam symbol takiej skały, więc dostanę jeszcze 2 kosteczki kiełków, co wynika z mojej wyspy. Drugą kartę może sobie zagramy borówkę. Borówka kosztuje 4, stać mnie, więc płacimy sobie 4. Okay. Ona ma parzystą wartość punktową, a też mamy taką kartę fauny, która będzie dawała punkty za parzyste wartości. No i to jest symbol krzewu, więc akurat mi się wpasuje fajnie w punktację tego rzędu. No i oczywiście też ma tę śnieżkę, więc za chwilkę skończymy kartę fauny. Więc położę sobie to w tym miejscu. Ok, 2 karty zagrane, teraz 4 karty dobieram i jedną sobie zostawiam. I aktywujemy wszystkie ciemnozielone, więc zacznę od mojej planszetki. Biorę 2 kiełki za każdy symbol skały, który zagrałam. Zagrałam jedną taką kartę, więc 2 kiełki kładziemy. A następnie lecąc tutaj rzędami od góry, mam tylko
Nie, no mam dwa teraz ciemnozielone, więc tutaj mam dobranie jednej gleby, a tutaj dobranie jednego przyrostu. Na szczęście miejsce na przyrost mam. Jak widzicie, dość pokaźna konstrukcja mi się tutaj tworzy. Już mam 5 elementów, 5 pniaków, więc tak naprawdę szóstym to będzie korona. Więc zakończyłam wykonywanie tej części. Mogę jeszcze ewentualnie zagrać jakieś wydarzenie. Jak widzicie, mamy kartę wydarzeń z minusowymi punktami, ale na razie tego nie czynię. Za to spełniłam kartę fauny, bo mam tych 8 śnieżek, więc sobie od razu biorę liścia i tutaj wykładam. Widzę po siatce mojego przeciwnika, że on nie jest w stanie mnie doścignąć w tej kolejce, jeżeli chodzi o właśnie tę kartę. Natomiast jeżeli dwójka graczy, czy trójka, czy czwórka, jak gracie więcej osób, spełniłoby w tym samym czasie, no to lecicie po prostu od gracza aktywnego, ten wtedy wykłada tutaj znacznik, jeżeli oczywiście daną kartę spełni. Więc ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że będę pierwsza jackiem w tym celu. No i teraz mój przeciwnik, gracz zielony, robi dolną część. Podążając, gracz zielony może jedną kartę zagrać i jedną dobrać, więc skorzystam z okazji i zagram tę kartę wielokolorową. Ona kosztuje 2 gleby. Nie ma akurat w habitacie tej śnieżki, więc nie mogę sobie jej potanić. Płacę zatem pełny koszt 2 gleby do banku i teraz muszę znaleźć jakieś fajne miejsce, żeby ją wyłożyć. Na pewno nie będę chciała kłaść jej u góry, ponieważ tam już mam symbol drzewa wyłożony, a jednak staram się jak najbardziej spełnić mój cel ekosystemu, czyli wykładać różne symbole w rzędach, więc położymy sobie kartę w tym może miejscu. Tutaj jest spora szansa, że uda mi się w tym rzędzie te różne symbole pozbierać. No najlepiej było, jakby w każdym się udało, wtedy maksymalnie 24 punkty z tej karty można zdobyć. Więc karta zagrana, opłacona. Teraz jedną kartę sobie stali dobieramy, a następnie aktywujemy wszystkie ciemnozielone zdolności. Nie mam takowych. No i sprawdzamy karty fauny. Mam spełniony cel na posiadanie co najmniej 2 wielokolorowych kart. Mój przeciwnik nie jest w stanie tego w tej kolejce zrobić całkowicie, więc ja po prostu biorę mój liść i kładę na tych 15 punktach. Skończyłam wszystko wykonywać, więc przyjmuję znacznik gracza aktywnego i może Wam jeszcze pokażę, jak działa akcja kompostowania, czyli ta czerwona. Więc kładziemy tutaj, dobieramy jako górną akcję, jako gracz aktywny 5 gleby, a następnie 2 karty stali kompostujemy, stali głównej, czyli dobieramy i bez patrzenia kładziemy sobie w kompostowniku. No, a następnie aktywuję wszystkie czerwone i wielokolorowe, tutaj takowych nie mam, więc lecimy stąd. Rzędami patrząc tutaj mogę odrzucić jedną kartę z kompostownika, żeby wyłożyć 3 kosteczki. No i może tak zrobimy, więc jedną kartę odrzucimy i wyłożymy 3 kosteczki gdziekolwiek na kartach, gdzie mam jeszcze miejsce. Następna mówi, że mogę odrzucić jedną kartę z kompostownika, żeby 2 karty dobrać. W sumie taka wymiana może i być. Możemy tak zrobić. Zrobimy tak. Dobieramy 2 karty. Może coś fajnego akurat się trafi. No i teraz te tutaj wielokolorowo mogę odrzucić znowuż jedną kartę z kompostownika, żeby dobrać jedną glebę. No tego nie zrobimy. No i tego tutaj na dole też nie zrobimy, więc ja już skończyłam swoją część i teraz mój przeciwnik robi dół. Podążając za tą akcją, Jack może dobrać albo 2 znaczniki gleby, albo 2 karty stali skompostować. Ja akurat dobiorę 2 gleby, a następnie aktywujemy czerwone wielokolorowe. Tej czerwonej nie chcę robić, ale tę, którą mam w siatce, czyli odrzucenie jednej karty z ręki, żeby dobrać przyrost, jak najbardziej zrobię. Odrzucimy coś, czego na pewno nie będę chciała zagrywać. A następnie dobierzemy przyrost i to będzie korona, ponieważ zwieńczymy tę naszą konstrukcję. Więc tura Jacka tutaj się skończyła, żadna karta fauny nie została zrealizowana, więc Jack przyjmuje znacznik gracza aktywnego i on teraz by wybierał, co będziemy robić. Mam nadzieję, że po tych kilku przykładowych turach wyczuliście już trochę feeling tej gry. Wybieramy jedną z raftem 4 bardzo prostych akcji, patrząc trochę na to, co mają nasi przeciwnicy. I wprawdzie my robimy mocniejszą część akcji, to jednak nasi rywale w naszej turze wcale się nie nudzą, ponieważ też będą wykonywać pewne czynności i aktywować zdolności kart, które mają wyłożone. Sama budowa tej siatki jest bardzo fajna, ponieważ i szukamy zależności, fajnych powiązań między kartami i patrzymy, w jakiej kolejności
będziemy aktywować ich zdolności. I także staramy się wykładać takie karty, które jednocześnie pasują do kilku celów, bo mamy te punktacje końcowe i te karty fauny, o które się ścigamy. Mamy także różne sposoby punktowania, więc w trakcie gry możemy troszkę tą naszą strategię zmieniać. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie nam dojdą karty. Dajcie znać, czy graliście już w Ziemię, czy jesteście tym tytułem zaciekawieni. Ja nie ukrywam, że mnie ta gra zauroczyła. Ja dziękuję za wysłuchanie. Do następnego. Cześć!